Wczoraj ulicami Warszawy przeszedł dość liczny pochód, manifestacja, około 1000 osób, postulujący uczynienie Jezusa królem Polski, tak zwaną intronizację Jezusa na króla Polski. No oczywiście nie muszę dodawać, że jakieś źródło religijne takiego postulatu wywodzi się z Kościoła katolickiego, choć oczywiście tylko z jego jakiejś dzisiaj już tylko skromnej części. O ile każdy chrześcijanin chce, żeby wartości, które Jezus przekazywał ludzkości, wartości Boże, były jak najpowszechniej obecne w każdym narodzie, o tyle taka akcja jakiegoś demonstracyjnego czy publicznego obwoływania Jezusa królem Polski, budzi u wierzących w Niego przynajmniej pewne zakłopotanie, jeśli nie sprzeciw. No, po pierwsze, trudno w Piśmie Świętym znaleźć jakiś taki nakaz, czy jakiś taki punkt odniesienia, gdzie by można taką koncepcję społeczno-polityczną umiejscowić, żeby królem jakiegoś państwa miał być sam Jezus. W rzeczywistości coś takiego było w czasach sędziów z narodem wybranym, który sobie sam Bóg wybrał i on powiedział, że on będzie bezpośrednio nim zarządzał, a nie ma tak być z nim, jak to z innymi narodami, którzy mają tych ziemskich władców. Ale to był jeden wyjątkowy przypadek w historii. Ten naród nawet w tym nie wytrwał, ale odrzucił to panowanie bezpośrednie Boga i chciał króla. Oczywiście mowa tu o narodzie żydowskim. Jak się później jego tam historia potoczyła, to możemy przeczytać w Biblii. A co do wszystkich narodów, normą jest, że oni mają ziemskich władców, książąt, królów, namiestników i tak dalej. Sam Jezus traktuje to jako coś normalnego, mówiąc, że między chrześcijanami w kościele, czy między apostołami dokładnie, precyzyjnie ujmując, mają panować inne stosunki niż to jest właśnie w świecie tych władców ziemskich. Czyli to, że ten świat poza ludem Bożym rządzi się swoimi naturalnymi prawami, no to jest dla Jezusa coś oczywistego i ani on, ani jego apostołowie nie występowali przeciwko zmianie takiego porządku rzeczy. Występowanie więc dzisiaj z takim postulatem nie ma związku ani z nauką Jezusa, ani z nauką apostolską, a mówi się, że Kościół jest apostolski, czy powinien być apostolski, czyli opierać się na nauce spisanej przez apostołów. Czegoś takiego jak intronizacja Jezusa na politycznego, czy jakiegoś tam innego króla jakiegoś państwa nie ma w Biblii żadnego uzasadnienia. Oczywiście jeszcze bardziej nie ma uzasadnienia czynienia kogoś królową jakiegoś państwa, no ale to oddzielny temat. Czyli pierwsza taka uwaga, jest to coś absolutnie nie mającego podstawy w Piśmie Świętym. Jest to jakiś wymysł ludzki, jakiś projekt ludzki. On niekoniecznie musi być zły, ale warto o tym pamiętać, że te takie intronizacje i obwoływanie Jezusa królem nie ma biblijnych podstaw, ale jest tylko ludzkim wymysłem. Druga taka obserwacja to to, że Jezus jest w Biblii tytułowany królem królów i panem panów. Jeśli rzeczywiście chcielibyśmy go uczcić, to nie powinniśmy go obwoływać jakimś małym królem Polski, ale już właśnie panem panów, władcą wszystkich władców. Jeśli wzięlibyśmy z takich czasów, gdzie monarchie były podstawowym ustrojem, wzięlibyśmy zwyczaje, jakie tam panowały, to króla należy tytułować najwyższym tytułem, jaki on ma, a nie jakimś podrzędnym, ponieważ jest to dla niego obrazą. Jeśli Jezus jest panem wszechświata, królem królów i panem panów, jest władcą całej ziemi, wszystkich narodów, to obwoływanie go i obnoszenie się z tym, żeby on był królem jednego narodu, absolutnie nie jest żadnym przywilejem dla niego, a biorąc pod uwagę te zwyczaje średniowieczne, byłoby nawet pewną ujmą. Kolejna myśl to skojarzenie z Żydami, którzy chcieli Jezusa obwołać tym królem w ziemskim znaczeniu tego słowa. Chcieli czerwony płaszcz purpurowy wrzucić mu plecy i obwołać go swoim królem, by pokierował nimi w walce politycznej. Jezus kategorycznie i ostro sprzeciwił się takiemu stawianiu sprawy i mówił, że jego królestwo nie jest z tego świata. Absolutnie nie zgodził się, by Żydzi uczynili go swoim królem, bo jego królestwo, on już i taki jest tym królem, i jego królestwo jest nie z tego świata. Czyli dzisiaj ci ludzie, którzy próbują w takich czerwonych płaszczach obwołać Jezusa królem Polski, niebezpiecznie zbliżają się do tego, co chcieli zrobić z Jezusem Żydzi, kiedy był na ziemi i co zostało przez niego potępione. Kolejna rzecz dotyczy tego, w jaki sposób dzisiaj Jezus zyskuje poddanych. Czy
przez podbijanie królestw, czy takie właśnie gesty polityczne, że teraz Polacy będą poddanymi króla Jezusa, tak jak niektórzy twierdzą, że są poddanymi królowej Marii, bo Maria jest królową Polski, czy też Jezus wymyślił, czy przedstawił ludzkości inny sposób dostawania się do jego królestwa, czy dostawania się w ten krąg jego poddanych. No i tu Biblia odpowiedź znowu daje jasno. Dostanie się do jego królestwa, czy wejście w krąg jego poddanych, dokonuje się przez osobistą wiarę, osobistą decyzję zaufania mu. Nie jest to coś, co może za nas zrobić jakiś człowiek. Nie jest to coś, co robi się w sposób jakiś stadny, rodzinny, narodowy, miejski, czy jeszcze jakimś samorządowy i tak dalej. Jest to osobista decyzja człowieka, który otwiera swoje serce, by Jezus, który do niego puka, wszedł tam i objął je w posiadanie. To jest decyzja między każdym Polakiem z osobna, a Jezusem. I tutaj intronizacje tego typu, jakie postuluje to zgromadzenie wczorajsze, ono wręcz zakłóca, zaburza, zaciemnia ten Boży wizerunek. Tak jakby wystarczyło Jezusa obwołać jakąś deklaracją królem Polski i będzie królem wszystkich Polaków. Absolutnie nie. Jezus chce być królem serca każdego z nas, ale w tym czasie łaski, kiedy jeszcze Ewangelia jest głoszona i jeszcze nie nastał czas apokalipsy, gdzie się wtedy rzeczywiście objawi Jezus jako Pan Panów i Król Królów, daje każdemu łagodne zaproszenie. Przekonuje go swoją miłością, tym co zrobił na krzyżu. I mówi, jeśli chcesz być w moim królestwie, zwróć się do mnie. Przyjmij to, co ja tobie oferuję, a wtedy będziesz zbawiony, będziesz moim uczniem i zostaniesz przez Boga Ojca przeniesiony do mojego królestwa. Raz na zawsze będziesz już na wieki moim poddanym, a pieczęć Ducha Świętego będzie chroniła cię przed zakusami zła. To jest prawdziwe królowanie Jezusa, a nie to, co postulują ludzie, którzy są gorliwi, ale najprawdopodobniej źle poinformowani.